Na referendum nigdy nie jest za późno i my chcemy po prostu, żeby Polacy wypowiedzieli się, czy chcą zmian w edukacji, czy nie. Nie wolno wprowadzać takiej dużej reformy bez posłuchania Polaków. Natomiast rząd mówi, że słucha Polaków, ale nie słucha. Stąd protesty nauczycieli, protesty rodziców. Bo przecież chodzi o to, co mamy najcenniejsze. Chodzi o nasze dzieci. Chodzi o to, żeby dzieci były, uczyły się w dobrych szkołach, żeby miały dobrą podstawę programową, żeby nie manipulować edukacją, żeby nie manipulować dziećmi, żeby wszystko było normalne. Szkoła wymagała pewnej, może nie reformy, ale pewnej zmiany. Natomiast nie wolno jej było robić w sposób nieprzygotowany, pochopny, w ten sposób, jak jest to robione. Dzisiaj dzieci nie wiedzą, albo nie do końca wiedzą, do jakiej szkoły będą chodziły, nie wiedzą, jaka będzie, czego się będą uczyły. Nauczyciele nie wiedzą, czy będą pracować, czy nie będą pracować. Jest tak wiele niejasności, że my nie możemy się na to godzić. I stąd nasza propozycja, żeby przeprowadzić referendum, żeby wysłuchać Polaków, to co mają do powiedzenia, wysłuchać rodziców, wysłuchać nauczycieli, wysłuchać dziadków, którzy bardzo martwią się o to, jak ich wnuki będą kształcone. Bo to, jak wykształcimy nasze pokolenie, to będzie później przyszłość Polski. To nie może być pochopnie, nie może być na szybko, nie może być nieprzygotowane. Wszystko musi mieć swój czas. Jeżeli ta reforma by była przygotowana i by była przygotowana właściwie, to nie byłoby protestów rodziców, nie byłoby protestów nauczycieli, nie byłoby protestów samorządowców. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli samorządy przygotują źle wprowadzenie reformy, to wszyscy będą mieli pretensje nie do rządu, tylko do samorządowców. W tej chwili do samorządowców są pretensje o to, że dziecko będzie chodziło do tej, a nie do tej szkoły. To jest wina samorządowców, chociaż oni wprowadzają tylko tą reformę, która jest, no niestety, źle przygotowana. Jeżeli ona by była dobrze przygotowana, to pewno byśmy nie wnioskowali o referendum. Ale czego wy chcecie w tym referendum? Czego chcecie uzyskać? My chcemy, żeby obywatele mogli się wypowiedzieć, żeby Ale szereg konsultacji przez panią minister było prowadzone. Pani redaktor, nie było prowadzone. Nie było prowadzone, były to fikcyjne konsultacje. I o tym mówimy i o tym też mówią świadkowie, ci, którzy uczestniczyli w tych konsultacjach, że to nie były konsultacje, że była wypowiedź pani minister i pani minister wychodziła. Jakie to są konsultacje? To były spotkania, w którym był monolog i było później już, i później już niczego nie było. Więc to nie były konsultacje. Pani poseł, wy chcecie zatrzymania tej reformy, czy jakby rozłożenia jej w czasie? Spowolnienia. Przynajmniej spowolnienia, bo pewne ruchy już zostały wykonane, ale niech to wszystko ma ręce i nogi, niech to wszystko odbywa się we właściwym czasie. To jest operacja na żywym organizmie. My nie pozwalamy przeprowadzać doświadczeń na dzieciach. A wierzy pani w referenda? Wierzę w referenda. Ale czy pani nie przypomina sobie, przecież był taki czas, kiedy Platforma Obywatelska sprawowała rządy, wówczas niekoniecznie chcieliście przyglądać się temu, ile tysięcy głosów było składanych do Sejmu z prośbą właśnie o różnego rodzaju referenda i te głosy przepadały. Ale proszę zwrócić uwagę, co mówiła obecna władza, jak do tej władzy dążyła, że będziemy słuchać obywateli, będziemy zgadzać się na referenda, że wszystko będzie inaczej. A jest jak? To wszyscy mogą sobie sami odpowiedzieć. Ale jesteśmy w Wałbrzychu, pani poseł. Proszę sobie przypomnieć słowa prezydenta Szełemeja, także takiego bardzo emblematycznego członka Platformy Obywatelskiej, który nawet w rozmowie ze mną w studio bardzo często przed referendum właśnie służącym pokazaniu tego, czy mieszkańcy są zadowoleni z prezydenta, czy nie. Pamięta pani, takie referendum się w Wałbrzychu odbywało. Mówił, że są to tak naprawdę wyrzucone pieniądze i takie referenda nie powinny mieć miejsca. To było zdanie pana prezydenta, natomiast ja uważam, że jeżeli obywatele chcą się wypowiedzieć, to trzeba im dać szansę. Dobrze, jak pani te szanse ocenia? No zobaczymy. Proszę zwrócić uwagę, że
kobiety już w pewnym momencie się powiedziały, co myślą, zaprotestowały i rząd się cofnął, więc mam nadzieję, że teraz rząd też posłucha obywateli. A pani poseł ma możliwość rozmawiania z panią minister. Czy pani swoje uwagi także przekazywała? Pani minister mówi, że reforma jest przygotowana, że reforma nie rodzi żadnych skutków ujemnych, że nie będzie zwolnień nauczycieli. My wiemy całkiem co innego. Reforma nie jest przygotowana, zwolnienia nauczycieli będą. W jednych miejscowościach będą większe, w innych mniejsze. My w tej chwili jeździmy po całej Polsce, odwiedzamy wszystkie powiaty w Polsce. I jakie są główne cele, główne tematy naszych rozmów? Między innymi reforma szkolnictwa. I ludzie się nie zgadzają na to. I to tylko jak gdyby... Ale czy padają konkretne argumenty, pani poseł? Na co się ludzie nie zgadzają? Na to, że za szybko, czy na to, że w ogóle? Na to, że za szybko, że małe miejscowości, ale i duże, będą gorzej w miejscowości. Edukacja będzie w gorszym wydaniu, że podstawa programowa jest nieprzygotowana, że będzie dwuzmianowość w szkołach, że... Ale właśnie tego ta reforma chce uniknąć. Dwuzmianowości. No to pani redaktor, jak pani posłucha wszystkich stron, to będzie pani wiedziała, że dwuzmianowość będzie. Dlatego, że będą likwidowane szkoły. Sieci szkół muszą być całkiem inaczej zbudowane i nie do końca te szkoły mogą przejąć te roczniki, które będą do nich, w nich uczestniczyć. Nie we wszystkich miejscowościach są takie duże szkoły. To naprawdę jest wiele, wiele tematów, o których trzeba rozmawiać i którymi się trzeba zająć. I to nie można w ciągu 5 minut przygotować takiej reformy, tak ważnej reformy.